Myślę, że za bardzo chcieliśmy zagrać tak jak w Gorzelcu i trochę nas to sparaliżowało. Myślę, ten początek szczególnie to było widać po naszych rzutach, gdzie dużo brakowało, żeby one wpadły do kosza, także myślę, że trochę nerwowości z naszej strony, ale na pewno nie zabrakło wiary w to, że możemy dzisiaj wygrać i woli walki, bo to było dzisiaj naszym takim podstawą, żeby wyjść na boisko tak zrobić, ale niestety chyba za bardzo chcieliśmy i to nas zbiło z tropu. No i niestety początek, jaki był początek, taki był chyba cały mecz z naszej strony. Także no szkoda, ale trudno. Taki sport. Trener powiedział przed chwilą na konferencji prasowej, że turów w tej finałowej serii jednak był lepszy. Zgodzisz się z tym zdaniem? Znaczy, no, końcowa seria pokazała, że był lepszy. Chciałoby się powiedzieć, że nie, ale no, wynik 4-2 to mówi sam za siebie. Także Turów był lepszy i dzisiaj, i w całej konfrontacji. Robiliśmy wszystko, aby przedłużyć tą serię. Było blisko, szczególnie w drugim i czwartym meczu, gdzie na 2-3 minuty do końca, czy prowadziliśmy 4, czy w drugim meczu chyba przegrywaliśmy 1. Także no była możliwość, żeby to przełożyć na naszą stronę, to zwycięstwo, no ale to są finały, także cały mecz decyduje o tym, kto wygrywa, no i w całym rozrachunku niestety, ale jesteśmy gorsi. Wspomniałeś o walce, wspomniałeś o tym, że daliście z siebie maksa. Znowu, trener też o tym mówił i za to was chwalił. I ciekawe jest to, że publiczność w przeważającej większości została na ceremonii i też no, biła wam brawo, doceniając wasz wkład w tę serię finałową. Znaczy, to bardzo miło z ich strony i oczywiście wszyscy chcieli, abyśmy my i kibice świętowali mistrzostwo. No nie udało się, drugie miejsce to dla nas tak jak porażka, bo jest... Niestety z dwóch musi ktoś wygrać, my tym razem przegraliśmy, no ale kibice zachowali się fenomenalnie, byli do końca, my im za to dziękujemy i staramy się cieszyć z tego srebra, bo chcieliśmy finału, przez cały rok walczyliśmy o to, żeby być w finale, myślę, że ten finał też nie był jednostronny, bo walczyliśmy, także robiliśmy wszystko, aby wygrać, no i to jest sport i tak czasami bywa. No i trzeba się cieszyć z drugiego miejsca. Na pewno nasza ambicja była o wiele większa i chcieliśmy doprowadzić do tego siódmego spotkania. Dzisiaj się to nie udało. Dzisiaj Turów pokazał, że jest lepszą drużyną. My stanęliśmy w drugiej kwarcie. Gdzieś tam daliśmy się porwać w tą szaloną ich koszykówkę i bardziej forsowaliśmy akcję niż to było potrzebne, niż spokojnie organizować naszą grę przez ustawione akcje po 15-20 sekund, a próbowaliśmy w piątej sekundzie kończyć akcję gdzieś z kontrataków, czasami niecelne podania, zbyt szybko forsowane rzuty i to nas zgubiło dzisiaj. Jak to możliwe, że tak się zmieniło? Ja wiem, że każdy mecz jest inny, szczególnie w finałach, ale w niedzielę daliście nam tyle nadziei i dzisiaj to wszystko prysło jak bańka. Tak, no. Dzisiaj tak naprawdę jedyna rzecz, z której możemy być zadowoleni, to obrona, bo 72 punkty stracone to jest dobry wynik, ale za to no, klapa w ofensywie i to nas gdzieś wybiło z rytmu. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta druga kwarta myślę zaważyła na tym, że gdzieś tam wypadliśmy z obiegu, że nie potrafiliśmy wrócić do tej gry i spokojnie organizować naszych akcji. Ja wiem, że ty masz kontrakt na następny sezon podpisany ze Stalmetem Zielona Góra. Jak duże jest ryzyko, że ciebie nie zobaczymy w tej drużynie w następnym sezonie? Drużynie, która, jak rozumiem, będzie chciała bronić tytułu. Odzyskać tytuł. Tak, no zobaczymy wszystko, jak się potoczy. Jakieś tam oferty spływały i tych ofert było kilka całkiem konkretnych i naprawdę z niezłych drużyn. I zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Ja na pewno chciałbym zostać w Stalmecie i usiądziemy spokojnie do rozmów, będziemy wszystko analizować. Kontrakt jest podpisany, to jest taka jedyna ewentualność, że mogę się wykupić i jedynie przejść do jakiejś innej drużyny, ale na razie o tym nie myślę. Cieszę się z pierwszego srebrnego medalu w mojej karierze w Zielonej Górze i przede wszystkim pierwsze, co chciałem zrobić, to podziękować wszystkim działaczom, wszystkim pracownikom, moim kolegom z zespołu, trenerom i wszystkim kibicom, którzy naprawdę byli za nami cały sezon i w tych ciężkich momentach, w tych lepszych momentach i pokazali, że sercem są za nami i to się dało odczuć na każdym kroku. Ta publiczność rzeczywiście jest publicznością mistrzowską w tym sezonie. Ona wielokrotnie was dźwigała i chyba też się czegoś nauczyła w tym sezonie od was, że nawet w kryzysowych sytuacjach trzeba być razem. Tak i w mojej osobie ja to naprawdę bardzo odczułem, bo gdzie się nie ruszyłem, to każdy podchodził, gratulował, wierzył
i naprawdę super sprawa, takich kibiców mieć to skarb i cieszymy się z tego. Ja wiem, że bardzo chcieliście jechać do Zgorzelca na sobotę. Nie udało się, nie pojedziecie, ale za to na Osłodę zdaje się, że pojedziesz na wesele przynajmniej. Tak, miałem taki zamiar, mój kolega właśnie, bardzo dobry przyjaciel z Elbląga wychodzi, żeni się w sobotę i chciałem mu sprawić przede wszystkim no, miły prezent ślubny, żeby dać mu upragniony złoty medal, a się nie udało. A przynajmniej będę obecny na tym weselu i będę razem z nim świętował. Także cieszę się z tego i jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, którzy za nami stali, bo to jest wielka rzecz.